Robert Janowski wziął piąty ślub. Po kościele latał sztuczny ptak, a jego żona wbiła szpilę Lewandowskim. Robert Janowski i Monika Janowska hucznie świętują 10. rocznicę ślubu. Z tej okazji stanęli przed ołtarzem już po raz trzeci. I wcale nie powiedzieli w tej sprawie ostatniego słowa. W ten sam sposób planują świętować za 5 lat. Dla byłego gwiazdora jaka to melodia? Był to już piąty ślub. Zobaczcie zdjęcia. Robert Janowski wziął piąty ślub. Po kościele latał sztuczny ptak, a jego żona wbiła szpilę Lewandowskim. Mamy zdjęcia. W polskim show-biznesie zapanowała moda na odnawianie przysięgi małżeńskiej. Ostatnio zdecydowali się na to Anna, 35 litrów, i Robert, 35 litrów, Lewandowscy, a dosłownie kilka dni temu także aktorka Katarzyna Zielińska, 44 litry, i jej mąż Wojciech. Janowscy odnowili przysięgę małżeńską. Dokładnie 10 lat temu trzecią już żoną Roberta Janowskiego została Monika Głodek, którą poznał przez internet. Ale, jak widać, gwiazdor lubi stawać przed ołtarzem, więc jeden raz z ukochaną mu nie wystarczył. Z okazji 10. rocznicy Janowscy już po raz drugi odnowili przysięgę. Biesiadujemy hucznie co 5 lat i był to plan od początku dalekowzroczny, aczkolwiek logiczny i głęboko przemyślany. Spotkaliśmy się dość późnawo, pobraliśmy jeszcze później i liczyć na to, że doczłapiemy do złotych godów byłoby ekstremalną naiwnością i szaleństwem, napisała w sieci Monika i wbiła szpilkę Lewandowskim i Zielińskiej. I jeszcze dodam na samą końcówkę, żeśmy się z R odnawiali zanim to stało się modne, dopisała na koniec, dodając emotkę wystawionego języka. Skromna uroczystość odbyła się w kościele bielańskim. Janowskich otoczyła grupa najbliższej rodziny i przyjaciół. Przed kościołem wypuścili więzionego w koszyku gołębia, znak Ducha Świętego. Natomiast jeszcze chwilę wcześniej w kościele nad głowami młodych fruwała mechaniczna wersja ptaka. Skromna ceremonia przed ołtarzem nie wyklucza naprawdę hucznej imprezy. Jak zapowiedziała Monika, zaplanowali balować co najmniej przez 3 dni.